Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Koalicja Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak tam, co słychać w wielkiej politycznej łamigłówce? To dzisiaj jesteśmy, dzień można powiedzieć, po drugich turach wyborów. Oczywiście, że nie ostatniej, ale po drugiej, gdzie decydują wyborcy bezpośrednio o tym, kto w jakich miastach będzie rządził. No, wstępne wyniki pokazują to, że Koalicja Obywatelska będzie miała władzę w mieście Bielsko-Biała i Bytom, z czego się niezmiernie cieszymy. No niestety nie udało się prawdopodobnie w mieście Zabrzu i tak jak również w Mysłowicach. No i tą przykrą niespodzianką jest jednak porażka czy przegrana pana Dawida Kostępskiego w Świętochłowicach. To nasza największa strata. Ale patrząc na sejmik, to, bo może od tego zacznijmy, to ten, kto wymyślił arytmetykę, to musi mieć teraz niezły ubaw z tego, co dzieje się w parlamencie regionalnym. No, siły demokratyczne są nieubłagalne, tak więc Koalicja Obywatelska wraz z koalicjantami póki rządzi od 12 lat w województwie śląskim, jestem przekonany, że nadal będzie rządzić. Mówicie do kolegów z PiS, nie dzwońcie do nas, a co dzwonią? Często? No, znaczy dochodzą sygnały do różnych naszych radnych, tych, którzy sami ogłaszają to, że przychodzą różne propozycje, chęci spotykania się, zachęcania. Do pana też dzwonili? Były próby takiej zachęty do rozmowy, ja ją oczywiście szybko uciąłem, więc nie. Jak to wygląda w praktyce? Jak wyglądają takie rozmowy? Słuchaj, Maciek, Krzysiek, Ania, taka sprawa jest, ale to nie na telefon, musimy się spotkać. No może czasami to jest tylko chęć zadzwonienie i zaproszenie na kawę, pogratulowanie wyniku, może mamy o czymś do pogadania. Czyli takie, to jest trochę small talk, nie od razu z grubej rury. Znaczy, jeżeli chodzi o w stosunku do mojej osoby bezpośrednio, nie, czego się nie dziwię, ale co do niektórych osób, z tego co wiem, to były bardzo bezpośrednie i konkretne oferty, no jednak nie chcę o nich mówić, no bo to trzeba by było zapytać bezpośrednio te osoby, które miały takie propozycje. No, wchodzą gdzieś w sferze plotek te oferty. Słyszałem, że tam posady w Tauronie, w WFOS-iu, w GPW są do wręczenia. Też o nich słyszałem. No jest to jawne. Życie można sobie ułożyć w takiej sytuacji. Jest to absolutnie jawna korupcja polityczna, tak więc zresztą niebezpieczna, tak więc PiS robi wszystko, żeby przejąć władzę w województwie i niestety robi to w sposób bardzo, bardzo brutalny. No także, ale jestem przekonany, że nikt z naszych radnych nie złamie się i wszyscy będą, wiedzą, że jak ważna jest dla województwa śląskiego władza i kontynuacja tej władzy, która przez ostatnie 2 lata była bardzo dobra i nadal będzie, z pewnością. Tak z ręką na sercu, którego oczywiście politycy PO nie mają, gdyby była odwrotna sytuacja, to wy nie namawialibyście radnych z PiS-u do przejścia do swojej koalicji. No nie ma takiej koalicji. Nie ma takiej sytuacji. My, harcerze, to w ogóle nie, skąd? Nie ma takiej sytuacji. My mamy kodeks. Nie ma takiej sytuacji. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tworzyliśmy koalicję przez ostatnie 12 lat z naszymi koalicjantami. Dobrze się nam współpracuje i ta współpraca nadal na pewno będzie dobra. Poseł Wojciech Szarama z PiS zaznacza, że nie ma mowy o żadnych targach, że PiS tak naprawdę przekonuje radnych, również Platformy, do tego, że no, ma program dla Śląska, to jest ratunek dla Śląska, że to są szanse, które otwierają się w województwie. No, znaczy każdy wie, jak PiS bardzo dąży do tego, żeby przejąć władzę w województwie, w której jej nie ma. My przez ostatnie 12 lat naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty, w szczególności marszałek Saługa, ostatnia kadencja uważam za bardzo dobrą, jest świetnym marszałkiem i na pewno pod jego wodzą i kontynuacją ten rozwój województwa będzie nadal bardzo dobry. A marszałek między innymi zapowiadał też, że nazywając też polityczną korupcją to, co się dzieje w województwie, że no, rozważa pójście do prokuratury z tą sprawą, o której mówimy. To co, idziecie do tej prokuratury, czy znaczy, nie? To jest tak, że na pewno, jeżeli dojdzie do takiego jawnego, do takiej jawnej sytuacji, no na pewno trzeba z prawnikami rozważyć tą sytuację, czy nie warto pójść do prokuratury, no bo te zagrywki są naprawdę bardzo niebezpieczne i jest to jawna korupcja polityczna, czy może to być jawna, więc czasami powinny instytucje się tym zająć. Maciej Kolon, radny sejmiku Koalicja Obywatelska, jest z nami, za moment dogrywka w sieci, na razie żegnamy się z państwem.
na chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Radio Piekary.